Szanowni Państwo, bardzo serdecznie Państwa witam. Dzisiaj oczywiście najserdeczniej Pani, bo jest dzisiaj święto. Druga część koncertu będzie poświęcona Pani. A mnie przyszedł zaszczyt powitania Państwa na otwarcie dzisiejszego koncertu tylko we Lwowie, który rozpoczyna następną, bo już 11. edycję Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Lwowskiej i Bałagu Lwowskiego Kraków 2017. Szczególne podziękowania należą się właśnie Państwu, którzy każdego roku przybywacie na kolejne odsłony naszego festiwalu. Festiwal Piosenki Lwowskiej, rozpoczynający się każdego roku w Krakowie, stał się znaczącym wydarzeniem artystycznym. Idea krzewienia kultury ziem południowo-wschodniej II Rzeczypospolitej Polskiej stała się punktem wyjścia założenia Fundacji Ocalenia Kultury Kresowej przez pana Karola Wrólewskiego, prezesa fundacji, za co należą mu się szczególne podziękowania. Serdeczne podziękowania składam również panu doktorowi Józefowi Wieczorkowi za filmowanie wszystkich naszych spotkań, które są udostępnione w internecie. Obiegają cały świat. Nasze koncerty lwowskie z bałagiem w tle przejdą więc do historii. Piosenka lwowska jest dobra na wszystko, twierdził Wiktor Budzyński, autor i założyciel stałej cotygodniowej lwowskiej audycji Polskiego Radia Lwów, Wesoła Lwowska Fala. Owa audycja, poza ogólnopolskim zasięgiem artystyczno-muzycznym, przeszła również do historii literatury polskiej, zachowując w taki sposób lwowską warę, bałag lwowski, iż gwara ta stała się językiem literackim. I choć pozostała bałagiem gwary lwowskiej, ale teksty piosenek wykonywane przez wybitnych artystów, wokalistów i również przez nich tworzone, stały się w swojej formie i treści językiem literackim. Nie jestem językoznawcą, ale wyrażam pogląd, iż następna gwara ogólnopolskiego szmoncesu, dzięki Wiktorowi Budzyńskiemu, jego stałej audycji Lwowskiego Radia Wesoła Lwowska Fala, również przeszła do historii literatury polskiej. Literackim dowodem mojego poglądu jest twórczość Jerzego Janickiego, Krakidały, Cały Lwów na mój głów, czy też Nie ma jak Lwów, jak również głęboka, bałagowa twórczość poetycka Witolda Szolgini, w tym jego słynne Kwiaty lwowskie, jak i twórczość Stefana Micheckiego, słynnego Wiecha, autora szmoncesem pisanego Koszernego Kozaka. Piosenka lwowska i bałag ze szmoncesem nie zaginą, o czym świadczy inicjatywa Stowarzyszenia Polskich Artystów Teatru, Filmu, Radia i Telewizji SPAKIF, które od września 2016 roku wspólnie z Fundacją Ocalenia Kultury Kresowej pana Karola Wrólewskiego organizują comiesięczne koncerty lwowskie w sali polskich artystów Loża w Krakowie. Następny koncert odbędzie się już niedługo w Loży, Rynek Główny 41, 27 marca o godzinie 18. Wejście jest od strony kawiarni Loża. Serdecznie Państwa zapraszam. Nieprzypadkowo dzisiejszy koncert rozpoczynający coroczne wydarzenie artystyczne odbywa się dzisiaj, w dniu 8 marca w Święto Kobiet, któremu poświęcona jest dzisiejsza druga część koncertu. Powiem słowami Kwiatów Polskich Juliana Tuwima.
Ojczyzna jest moim domem. Mnie w udziele dom polski przypadł, to ojczyzna. A inne kraje to hotele. O lwy, co pod lwowskim siedzicie ratuszem, lwy z herbu miasta, co wdzięczne na zawsze. Nikt was stamtąd dotychczas nie ruszył, obyście tak trwały, aż po czas łaskawszy. Kiedy to nam znowu, co daje Matku Boska, niebo pojaśnieje i słońce zaświeci. By się znowu mogła ziścić ta największa troska, by do Lwowa wróciły wreszcie lwowskie dzieci. Rykniecie lwy kiedyś, wierzę, że tak będzie, aż się zatrzęsie wieża ratuszowa, jak to się w starej dziej legendzie. To będzie znak dla was. Wracajcie do Lwowa. Drodzy Państwo, jest mi niezmiernie miło, że wraz z Aleksandrem Szumańskim będziemy mieli, ja będę miał przyjemność poprowadzić dzisiejszy koncert. Powitali Państwa właśnie Aleksander Szumański i Wojciech Habela, a teraz głos zabierze Karol Wróblewski, prezes Fundacji Ocalenia Kultury Kresowej Awira z Krakowa. A więc zapraszamy na scenę pana Karola Wróblewskiego. Dobry wieczór Państwu, bardzo serdecznie witam wszystkich. Czas szybko leci, tak niedawno był listopad i żegnałem Państwa ostatnim koncertem poprzedniej edycji festiwalu. Mamy już następną edycję. Ja tylko chciałem wytłumaczyć, dlaczego ten festiwal trwa tak długo, od marca aż do listopada. A taki kulminacyjny punkt jest we wrześniu, jest to konkurs finałowy piosenki lwowskiej i koncert galowy. A w międzyczasie odbywają się właśnie różne koncerty. Chcielibyśmy jak najdłużej o Lwowie śpiewać. Nadrabiamy ten czas, kiedy nie można było śpiewać. I dlatego tak to rozciągnięte jest na kilka miesięcy. Proszę Państwa, zaczynamy dzisiaj, a kończymy 22 listopada. Państwo dostaliście te harmonogramy, tam wszystko pisze, co kiedy się odbędzie. Może być tylko jeden problem. Wszystko na pewno się będzie zgadzać, daty na pewno. Może mogą się nie zgadzać do miejsca, bo czasami ktoś nam odmówi sali i musimy znaleźć inną salę. Ale proszę zawsze zadzwonić, tam jest telefon do mnie i zapytać, czy się nic nie zmieniło. I wtedy na pewno daty się będą zgadzały. Proszę Państwa, ja przy okazji tego, że dzisiaj mamy Międzynarodowy Dzień Kobiet, chciałem złożyć w imieniu organizatorów, w imieniu zespołu Hawira, męskiego członu, że tak powiem, najserdeczniejsze życzenia panią. I mamy taką niespodziankę, teraz się udamy do pań, tak na chwileczkę. Proszę Państwa, tu w walizeczce mamy kwiatuszki. Każda z Pań dostanie od nas małego kwiatka. Taki symbol z najserdeczniejszymi życzeniami. Ale nie będą to na pewno goździki. Thank you.
życzę Państwu miłych wrażeń, miłego odbioru naszego koncertu, a w drugiej części oczywiście będzie specjalny koncert dla, z okazji Dnia Kobiet dla Pań. Dziękuję. Każdy z Państwa otrzymał harmonogram Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Lwowskiej Bałagu Lwowskiego w Krakowie 2017. Jak wspomniałem, to już jest 11. edycja tego festiwalu, który stał się w Krakowie stałym, ważnym wydarzeniem artystycznym. Eliminacje do konkursu finałowego odbędą się w czerwcu i we wrześniu w wielu miastach Polski, między innymi w Warszawie, Krakowie, Tarnowie, skąd jest 2,5 kroka do Lwowa, albo kroku, i w Nowym Sączu. Drodzy Państwo, 16 września 2017 roku o godzinie 11 odbędzie się konkurs finałowy Piosenki Lwowskiej i Bałagu Lwowskiego właśnie tutaj w Klubie Garnizonowym w Krakowie przy ulicy Zyblikiewicza 1. O godzinie, przypominam, 11. Natomiast dzień później, 17 września, o godzinie 17 odbędzie się koncert galowy w sali teatralnej Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Krakowie przy ulicy Straszewskiego 22 z udziałem laureatów konkursu finałowego. Tak wygląda w skrócie harmonogram festiwalu w 2017 roku, a za chwilę przedstawimy Państwu imprezy towarzyszące festiwalowi. Zanim to jednak nastąpi, zespół Hawira zaśpiewa piosenkę Ten drogi Lwów, piosenkę, która to najczęściej rozpoczyna i kończy nasz festiwal. Zespół Hawira, Ten drogi Lwów. Thank you.
jednak miał Jerzy Janicki rację. Mimo jak Lwów. Szanowni Państwo, festiwal nasz rozpoczynamy każdego roku. Tradycyjnie na początku marca koncertem tylko w Lwowie. Jest to równocześnie jego promocja. Festiwal trwa aż do 22 listopada i kończy się koncertem Orlątko. W tym czasie odbywa się wiele imprez towarzyszących festiwalowi, które stanowią stałe, cykliczne koncerty okolicznościowe oraz stałe i cykliczne spotkania poetycko-muzyczne. 6 kwietnia odbędzie się koncert Liść Orzecha poświęcony pamięci wybitnego polskiego poety i autora wielu piosenek polskich, które były wielkimi przebojami. Co ważne, przetrwały do dnia dzisiejszego. W tym koncercie będzie można usłyszeć kilkanaście wielkich szlagierów tamtych czasów w wykonaniu zespołu Chawira, w tym te najpiękniejsze o Semper Fidelis. Drodzy Państwo, usłyszymy teraz piosenkę z tego koncertu Mariana Hemara, którą napisał dla swojej żony, wtedy aktorki Teatru Polskiego w Warszawie, Marii Modzelewskiej. Nawiasem mówiąc, Maria Modzelewska pochodziła, drodzy Państwo, z Krakowa. Hemar był w niej bardzo zakochany, a jak był zakochany, to pisał najpiękniejsze piosenki. Stała się ona wielkim przebojem, śpiewanym do dzisiaj. W swoim repertuarze miały ją także takie sławy polskiej piosenki jak Sława Przybylska czy Irena Santor. Piosenkę Mariana Hemara Wspomnij mnie zaśpiewa Dominika Cieślik-Lauf. Oczywiście z Chawirą. Thank you.
Terny to wybitna lwowianka, piosenkarka z lat międzywojennych, która przyjeżdżając po wojnie do Warszawy na koncerty musiała zawsze obowiązkowo zaśpiewać piosenkę Mariona Emara, kiedy znów zakwitną białe łzy. Tę piosenkę napisał autor specjalnie dla niej, zaraz po rozpoczęciu przez nią pracy w Teatrze Kurewiowym Qui Pro Quo w Warszawie, dokąd została ściągnięta przez Mariana Hemana po skończeniu konserwatorium muzycznego w Lwowie. 1 lipca 2017 roku, przepraszam bardzo. Właśnie, jest to jedna z wielu piosenek wiosennych Hemara, którą śpiewało wielu współczesnych piosenkarzy, między innymi Jerzy Połomski, który był gościem specjalnym jednego z poprzednich festiwali. Dzisiaj, proszę Państwa, tę piosenkę zaśpiewa Magdalena Sowa z Chawirą. Pamięci Kazimierza Wajdy, legendarnego Szczepcia
z lwowskiej audycji radiowej Wesoła Lwowska Fala odbędzie się 8 maja. Od 10 lat Fundacja organizuje ten tradycyjny już koncert po uprzednim spotkaniu lwowiaków z Habiry na cmentarzu rakowickim, gdzie znajduje się grób rodzinny Kazimierza Wajdy. Tam składamy kwiaty i zapalamy znicze. A wieczorem udajemy się na koncert właśnie jemu poświęcony. A 20 czerwca 2017 roku jest zaplanowany wieczór poetycko-muzyczny zatytułowany Hrabia Humor, poświęcony pamięci Aleksandra Fredry w rocznicę jego urodzin. Państwo zresztą macie ten cały harmonogram. Drodzy Państwo, ja się przed chwileczką zagalopowałem, ale chcę się usprawiedliwić. Dlaczego? Gdyż zacząłem się zastanawiać, czy powiedzieć Państwu właśnie a propos Aleksandra Fredry dowcip o panu hrabim Wojciechu Dzieduszyckim. Ale nie wiem, powiedzieć Państwu? Cały czas biłem się z myślami, jednak powiem. Otóż hrabia Wojciech Dzieduszycki, ale nie ten mieszkający we Wrocławiu, tylko jego dziadek, również Wojciech, poseł do parlamentu wiedeńskiego, parlamentu austriackiego, kiedyś w towarzystwie pięknych hrabianek opowiadał o swoich nader intymnych dolegliwościach. A ponieważ to dosyć długo trwało, jedna hrabianka nie wytrzymała i w te oto słowa zwróciła się do pana hrabiego. Panie hrabio, mógłby pan owijać w bawełnę. Na to pan hrabia Wojciech Dzieduszycki śmiertelnie, poważnie odrzekł. Pani hrabino, ciągle owijam, nic nie pomaga. Drodzy Państwo, właśnie 1 lipca 2017 roku od godziny 12 do 20 odbędzie się piknik kresowy z piosenką lwowską i konkursami wiedzy o Kresach Południowo-Wschodnich w ośrodku Macierz Polonii w Woli Więcławskiej koło Michałowic. To jest kierunek, jak się jedzie na Warszawę, nie dojeżdżając do Słomnik, jadąc od Krakowa, trzeba skręcić w prawo, jest Wola Więcławska i tam Państwa bardzo serdecznie zapraszamy na ten piknik. Przypominam, 1 lipca. Natomiast gospodarzem pikniku jest pan Marek Patecki, właściciel tego ośrodka. I to będzie już 5 z kolei piknik, na który chętnie zjeżdżają się artyści i publiczność, która na wolnym powietrzu, podziwiając piękno okolicznych terenów, słucha lwowskich piosenek, tańczy, śpiewa i oczywiście korzysta z kuchni polowej. Drodzy Państwo, serdecznie Państwa zapraszamy na ten piknik. Przypominam jeszcze raz, 1 czerwca weźcie wnuki, weźcie dzieci. Lipca, a ja powiedziałem? Lipca oczywiście, lipca, 1 lipca po przesileniu. I weźcie dzieci, weźcie wnuki i serdecznie zapraszamy, przyjeżdżajcie do Woli Więcławskiej koło Michałowic. A teraz piosenkę We Lwowie Banda Grała zaśpiewa Awira. We Lwowie Banda Grała.
Przypomnę Państwu, na pewno zwróciliście na to uwagę, iż w katedrze lwowskiej, zaraz po prawej ręce, jak się wchodzi, istnieje relief, tablica poświęcona właśnie postaci hrabiego Wojciecha Dziedoszyckiego. Jeden z najpiękniejszych koncertów festiwalowych to Trzy Ziemie, które od 7 lat organizuje Fundacja Halina. Zawsze w dniu 11 lipca, który to w 1943 roku zamordowano na Wołyniu ponad 10 tysięcy Polaków. Ja mam taką wiedzę, że na Wołyniu i w Małopolsce Wschodniej, to jest wiedza, którą mam od pani doktor Cyny Kulińskiej, zamordowano dwa razy tyle, 20 tysięcy. To ludobójstwo przemieszane, za które dotąd nikt nie poniósł kary. Muszę sprostować, Alku. Minimum 100 tysięcy Polaków, a prawdopodobnie 200 tysięcy Polaków. A ja powiedziałam 10 tysięcy. Oczywiście pomyłka. Tak. Oczywiście. 100 tysięcy taka była. Tak to jest, to są dane oficjalne, zaniżone. Tak. Ja się pomyliłem o 1-0, przepraszam. Od lat jakże długich i trudnych wciąż ta sama na sercu troska, że tam gdzieś zostały trzy ziemie: wileńska, wołyńska i lwowska. Drodzy Państwo, w tym roku zostanie przedstawiony specjalny koncert przygotowany dla Towarzystwa Miłośników Lwowa w Radomiu w 2016 roku i wykonany tam przez zespół Havira. Ten koncert był wstrząsającym i wzruszającym widowiskiem. Było to widowisko muzyczne ułożone przez Havirę specjalnie na zlecenie i nosiło nazwę Msza Wołyńska i Trzy Ziemie. Trzy Ziemie to piękny wiersz napisany przez
Feliksa Konarskiego. Fragment, początek tego wiersza miałem przyjemność przed chwilą Państwu powiedzieć. Pieśń Madonny Lwowskie zaśpiewa teraz Irena Paprocka. Serdecznie polecam, to można przez antykwariat dostać taką książkę, pisemnie droga, o tytule Gorzka Prawda. Autorem tej książki jest Wiktor Poniszczuk
I co najciekawsze, Ukrainiec, wspaniały, cudowny historyk, który naprawdę napisał naprawdę. Z 16 lipca 2017 roku odbędzie się koncert na Wesołej Lwowskiej Fali, poświęcony kolejnej rocznicy nadania pierwszej audycji radiowej z Lwowa na antenie ogólnopolskiej z 1933 roku. Już wtedy byłem na świecie. Pod tym samym tytułem. Jest to jeden z najweselszych koncertów festiwalnych. Audycji tej słuchało w każdą niedzielę wieczorem ponad 6 milionów Polaków od 1933 roku do wybuchu II wojny światowej w 1939 roku. Jeszcze należałoby nadmienić, że po 1 września 1939 roku wszyscy artyści z Wiktorem Budzyńskim, który był współtwórcą, może nawet twórcą audycji Wesoła Lwowska Fala, wyjechali na emigrację i na emigracji na ziemiach obcych odbywały się lwowskie piękne koncerty. Posłuchamy teraz zabawnej piosenki z tejże właśnie audycji Wiktora Budzyńskiego, napisanej przez Emanuela Szlechtera, zatytułowanej "Ta co pan buja?". Zaśpiewają duet Dominika Cieślik-Lauf i konferansjer Wojciech Habela. Sentymenty, każda z nich zasadę ma, mów lwowiany.
dowcip. Nie wiem, czy mogę powiedzieć. Mogę? Mogę. Dwóch lwowskich matematyków szło ulicą we Lwowie i na witrynie sklepowej jeden z nich, nazywał się Zaks, zobaczył taki napis: Pasztet zajęczy. Zapytał towarzyszącego mu innego lwowskiego matematyka, Auerbacha: słuchaj, jak myślisz, czy ten pasztet jest rzeczywiście zajęczy? Auerbach spojrzał, zastanowił się chwilę, po czym tak Zaksowi odpowiedział: słuchaj, kto go zje, wnet się przekona. Jeśli nie zajęczy, to zajęczy. A jeśli zajęczy, to nie zajęczy. Drodzy Państwo, 17 sierpnia zaplanowany jest koncert patriotyczny Leopolis Semper Fidelis. Lwów zawsze wierny. Poświęcony rocznicy bohaterskiej bitwy pod Zadwórzem w 1920 roku oraz pamięci króla Jana III Sobieskiego w rocznicę jego urodzin. Natomiast we wrześniu odbędą się najważniejsze dwie festiwalowe imprezy. Jak już wspomniałem na początku, 16 września konkurs finałowy i dzień później koncert galowy z zaproszonym gościem specjalnym. Natomiast w 10 edycjach festiwalu gościliśmy takie gwiazdy polskiej piosenki, jak między innymi oczywiście Halina Frąckowiak, Halina Kunicka, Joanna Rawik, Sława Przybylska, Krystyna Giżowska, Jerzy Połomski, Andrzej Rosiewicz, czy ostatnio Bohdan Łazuka. A także gwiazdy muzyki operowej. Gościliśmy Małgorzatę Długosz i Ryszarda Wróblewskiego. Ja sobie z kolei przypomniałem, jak bodajże przy ulicy Legionów, albo jak Zieleńskie, to jest bezprzedmiotowe, w którym miejscu jakiś krewny tylko Auerbacha, o którym wspomniał Wojtek, założył sobie sklep i sprzedawał tam towary mięszane. Jakiś krewny Auerbacha zrobił mu konkurencję i obok zaprezentował następny sklep, który nazwał Towary Mięszane Najlepsze. Jakiś trzeci Auerbach założył sklep pomiędzy jednym a drugim i napisał Główne Wejście. Szanowni Państwo, na dzisiejszym koncercie występują laureatki konkursów finałowych, zdobywczyni czołowych nagród festiwalowych: Irena Pawlowska, Magdalena Sowa i Dominika Cieślik-Laur, a również laureat konkursu piosenki lwowskiej oraz konkursu Pałacu Lwowskiego Wojciech Habela. Posłuchamy teraz nagrodzonych piosenek. Wystąpią przed Państwem Dominika Cieślik-Laur, która zaśpiewa piosenkę Sen o Lwowie. Irena Pawlowska zaśpiewa piosenkę Ta Joj, Ta Lwów. Magdalena Sowa zaśpiewa piosenkę O Naszym Lwowie. Zapraszam serdecznie. Wczoraj mi się w nocy snu śniło, co
tak się stało, zapędziłam tam. I chodzę, i chodzę, i pytam o drogę, i serce ogarnia mi strach. I czuję tę głowę, jaką rozpacz i trwogę, i oczy mamy całe łza. Tak jak swoje powiedzieli, idźcie precz, ale serca nie wyrwało.
Śpiewa piosenkę o naszym Lwowie. Magdalena Sowa. Jeden w Tarnowie, bo niedaleko mówiłem o tym, Lwowa, kilka kroków, a drugi w Warszawie. Publiczność warszawska
przyjęła nas z bardzo wielką sympatią. I tutaj nasuwa mi się takie skojarzenie. Każdy nasz koncert był odwiedzany przez wielkiego polskiego dziennikarza, redaktora Zbigniewa Ringera. Każdy koncert miał swoją recenzję w Dzienniku Polskim. Dlaczego się dzisiaj recenzje zelwowskich spotkań nie ukazują w prasie, nie ma ich w radiu, nie ma ich w telewizji? No dlatego chociażby, że Dziennik Polski przestał być polską gazetą. Jest to gazeta niemiecka, o czym nikt nie wie, bo oni tego nie piszą. Jest to odpowiednik Krakauer Zeitung, który bardzo dobrze widziałem w kioskach, nie znając niemieckiego, na całe szczęście nie czytał. Szanowni Państwo, 4 października 2017 roku zapraszamy na wieczór poetycko-muzyczny Poeta Serca, poświęcony pamięci Franciszka Karpińskiego w rocznicę jego urodzin. Odbędzie się on w Bursie Szkół Ponadpodstawowych w Krakowie przy ulicy Fosza 39. Drodzy Państwo, na Wydziale Matematycznym Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie woźnym był w latach 30. niejaki Góral. Kiedy był potrzebny na wydziale, w jego kanciapie paliła się taka czerwona lampka i to był znak, że powinien udać się na wydział, gdyż coś od niego chciał. Ale Góral zbytnio nie przejmował się swoimi obowiązkami i ta lampka czasami potrafiła palić się nawet przez kilka godzin. Wspomniany przeze mnie w poprzedniej anegdocie Auerbach, zresztą uważany za jednego z najbardziej dowcipnych lwowskich matematyków, zwykł mawiać: Góral ma atrybuty boskie. Na jego cześć pali się lampka, wszyscy go szukają, czekają na niego, ale nigdy nikt go nie widział. Drodzy Państwo, 9 października 2017 roku odbędzie się koncert A mnie jest szkoda lata, poświęcony pamięci Emanuela Szlechtera, wybitnego autora piosenek i scenariuszy filmowych z okresu międzywojennego. W kolejną rocznicę, będzie to koncert w kolejną rocznicę jego urodzin. Natomiast teraz zespół Chawira zaśpiewa właśnie jedną z piosenek Emanuela Szlechtera, piosenkę do słów Feliksa Konarskiego, Walczyk Lwowski. Zespół Chawira. Człowiek chętnie by zalał robaka, a tu do...
szampana i już. A ona w Werbowie wina z gazem nie było, a Czerskiego się biło na nic. Referena. Ten walczyk lwowski powstał w latach 60. w Londynie, zanim Felix Konarski wyemigrował już na stałe do śmierci do Stanów Zjednoczonych. Felix Konarski, autor, jak wiemy, Czerwonych Maków pod Monte Cassino, innych wspaniałych utworów, przez całe lata był bojkotowany w Polsce, podobnie jak Marian Hemar i jak trzecia osoba Jerzy Michotek. To jest taka trójka autorów piszących piosenki, wiersze o Lwowie, których pamięć powinniśmy przywracać na nowo. Będzie to dosyć długi proces, jest to długi proces, ale miejmy nadzieję, że tę pamięć właśnie tym autorom przywrócimy. Szanowni Państwo, ja już dzisiaj wspominałem o wielkim Lwowianinie Jerzy Mianickim. Otóż zwracam się w tej chwili do niego, żeby się nie martwił, bo ogromnie się martwił, że zaginie Bałak, zaginie Szmoncas. Otóż dzięki krótkim tekstom, recenzjom wspomnianego przeze mnie Zbigniewa Ringera oraz filmom stworzonym przez Józefa Wieczorka, którego serdecznie witam obecnego dzisiaj, nasze lwowskie koncerty obiegną świat, obiegają już świat. Oto sam wiadomość,
z takiego portalu, który znajduje się na serwerze w Waszyngtonie albo w Nowym Jorku. Polish Club Online. Też zachwyceni są. Mówiłem o tym dzisiaj pani Magdalenie Sowie, zapisała sobie. Dwudziestego dziewiątego października 2017 roku odbędzie się wieczór poetycko-muzyczny Pan Kobito, poświęcony pamięci Zbigniewa Herberta w rocznicę jego urodzin. Miejsce spotkania: Bursa Szkół Ponadpodstawowych w Krakowie, ulica Fosza 39. 9 listopada 2017 roku będzie miał miejsce koncert Blues o dwóch miastach. Z okazji rocznicy odsieczy Lwowa zorganizowanej w Krakowie 9 listopada 1918 roku. W koncercie tym artyści śpiewają piosenki o Lwowie i o Krakowie, a odbędzie się on w klubie garnizonowym w Krakowie. Tu się dzisiaj znajdujemy z Dmitrijewicza 1. Natomiast, drodzy Państwo, 14 listopada odbędzie się wieczór poetycko-muzyczny poświęcony pamięci Leopolda Staffa w rocznicę urodzin poety. Bursa Szkół Ponadpodstawowych w Krakowie przy ulicy Fosza 39. Tam ten wieczór poetycko-muzyczny się odbędzie, właśnie w tej bursie. Natomiast 22 listopada 2017 roku koncertem Orlątko z okazji 99. rocznicy obrony Lwowa, poświęcony pamięci Orląt Lwowskich, zakończymy Ogólnopolski Festiwal Piosenki Lwowskiej i Bałagu Lwowskiego Kraków 2017. I w tym koncercie wystąpią laureaci tegorocznego festiwalu oraz laureaci poprzednich festiwali. Odbędzie się on również w klubie garnizonowym właśnie tutaj przy ulicy Zyblikiewicza 1 w Krakowie. No cóż, pieśń Orlątko zaśpiewa Irena Paprocka. Oh,
Jerzy Michotek pisał: wziął stary batiar gitarę, starą gitarę, że hej, gdzieś tam przybywał batiarskie orlęta, z woli sadyby, z Pragi, z Okęcia, przyszły ostatki z batiarskiej jatki. On spojrzał na nich, oni na niego. No jak, zaczynamy? Tamci odrzekli: brak dziesiątego. Jeszcze ciut, ciut, poczekamy. Drodzy Państwo, Fundacja Havira wraz z panem Aleksandrem Szumańskim, pomysłodawcą i sponsorem, organizują gorące brawa. Inicjatywy właśnie pana Aleksandra organizują w klubie aktora Spati w ZASP w Krakowie, w rynku głównym pod numerem 41, cykliczne koncerty o tematyce lwowskiej. Na koncerty zapraszani są znani artyści z Krakowa, a także znane osoby urodzone lub związane z Lwowem. Koncerty te rozpoczęły się w ubiegłym roku we wrześniu, pod koniec września, i odbywają się w każdy ostatni poniedziałek lub ostatnią sobotę miesiąca. Jeszcze raz gorące brawa dla pana Aleksandra. Szanowni Państwo, kto z Państwa chciałby jeszcze raz, drugi, trzeci, piąty, bo to można w nieskończoność posłuchać powtórnie koncertów, to kto posiada komputer, to trzeba w YouTube, jest taka funkcja, wpisać Józef Wieczorek i jesteśmy z powrotem na wszystkich koncertach. Wśród zaproszonych gości były takie osobistości jak Tadeusz Szybowski, wielki polski chorwian, Hajda Gnicka, trzeba jej prezentować, Franciszek Makuch z zespołem, z Dorotą Helbi, wirtuozerem akordeonu, Mateuszem Dudkiem. W każdym koncercie występuje zespół Havira, za każdym razem z innym programem lwowskim. Najbliższy koncert odbędzie się 27 marca, a zespół Havira wystąpi z programem Lwowscy autorzy polskiej piosenki międzywojennej. Usłyszymy największe przeboje z tamtych lat, pióra Mariana Hemara, Emanuela Szlechtera i Zenona Frydwalda. A teraz posłuchajcie Państwo Dominiki Cieślik-Lauf, która zaśpiewa piosenkę z ostatniego naszego programu. Nie ma to jak Batiar Lwowski pod tytułem Bal u Bombacha. Te wszystkie nasze koncerty są na blogu autorskim księdza Tadeusza Isakowicza-Zalewskiego, którego z tego miejsca serdecznie pozdrawiam.
drodzy Państwo, przedstawiliśmy Państwu harmonogram tegorocznego ogólnopolskiego festiwalu piosenki lwowskiej i bałagu lwowskiego Kraków 2017. Wszystkie te informacje zawarte są właśnie w tych harmonogramach, które Państwo otrzymali, dlatego bardzo serdecznie prosimy o zachowanie ich, a na pewno ułatwią Państwu szczegółowe planowanie uczestnictwa w naszych koncertach, w naszych spotkaniach. Serdecznie Państwa zapraszamy. Chciałbym tylko wspomnieć, że do teatru, tak należało to nazwać, loża w Rynku Głównym 41, wstęp jest bezpłatny. Nawet są niepotrzebne zaproszenia. W imieniu Fundacji Ocalenia Kultury Kresowej Javiera serdecznie zapraszamy na wszystkie koncerty i spotkania festiwalu. Na zakończenie pierwszej części dzisiejszego koncertu wystąpi zespół Javiera w tejże słynnej piosence Tylko we dwóch. Bye.
Państwem żegnamy prowadzący dzisiejszy koncert Aleksander Szumański. I mówiący te słowa Wojciech Habela.